Cześć wszystkim, znowu Point 7, życiołka Majui. Dobra, wiecie co? Zderpiłem ostatnio. Kiedy byliśmy w tej lokacji, pozostawiałem pozamykane drzwi, bo myślałem, że nie mamy do nich klucza. Ale mamy. Wrócę tam przy następnej sesji w Arminiu i pozbieram wszystko. A w międzyczasie zobaczmy, co nam koty mają do powiedzenia. Koty zazwyczaj lubią ciepło. Majki zawsze chciała być cool. Chyba tylko nie w takim sensie. Zbiorowe przytulanie. Awaro śmierdzi. To chyba nie tak działa. Gdybyśmy chcieli do tego naukowo pójść, nawet gdyby jej procesy biologiczne były tak wyregulowane, żeby utrzymywało ciało w niższej temperaturze, to by w tej sytuacji by znaczyło, że po prostu dużo więcej by się pociła. Więc nie wiem, czy efekt byłby taki, jaki by oczekiwali. Tak, raczej ten bałwan, który zawsze... Bałwany, które zawsze się koło niej znajdują, to może mogą mieć coś do czynienia. No właśnie, to jest kwestia, która nigdy do tej pory nie była poruszana. Ciekawe, jak duże są te bałwany.
Oj si. Tak, rozumiecie? To jest cool. Jeżeli potrafisz je zrobić z niczego, to tak, to jest ciekawy talent. Możesz dać Jorowi do zjedzenia. Ale te bałwany są urocze, jak chcecie je. Zobaczcie na ich oczka. Ior wszędzie widzi jedzenie. Ior dosłownie wszystko potrafi zjeść i zjeść. Co jest mechaniką w grze. Ior miał świetny już pomysł, dlaczego nikt nie chciał spróbować. No już to w sumie robi. Level up. Megami rank. Slurry 2. Love Warrior Goddess. Fajny tytuł. Dobra, wyekwipujemy to zaraz jej. Żeby nie zapomnieć. Dobra, Fia. Tak, może coś się stało. Był upał i wszyscy zauważyli, że Mikiu jest, pomimo upału, jest nadal chłodna. Więc się zaczęli do niej przytulać, żeby się ochłodzić. I potem zaczęli się zastanawiać, jak to możliwe, że Mikiu pomimo upału jest nadal chłodna. I zwrócili uwagę na tego bałwana, który zawsze chodzi, pojawia się koło Mikiu, tego bałwanka. I w sumie zaczęli się pytać, w sumie, o co chodzi z tym bałwanem. Okazało się, że Mikiu ma, tak, talent od urodzenia do przywoływania bałwanów. Nawet zanim nauczyła się rzucać czary, to już umiała przywoływać te bałwany i to nie jest dla niej zbytnio męczące. W
I w sumie tyle. Myśleli, jak można to praktycznie wykorzystać, ale nie znaleźli na razie sposobu. Dobra. Tak. Awansowała Fia na poziom 9. Znaczy do rangi 9. Stała Flory 2. Dajmy jej od razu. Zwiększa szanse tak z 10 na 15%. To jest spoko. Coś jeszcze? I ma świetny tytuł. Love Warrior Goddess, czyli bogini, wojownik miłości, czy wojowniczka miłości, bogini, nieważne. Dobra, drugi kot też coś od nas chce. Pogadajmy. Uś, 調達完了だ. Kono buki de nan toka norikiritai mon da. O, to chyba odblokuje nam nową serię zdarzeń. Możesz zapłacić później, to i zjesz później. To jest sklep, a nie Caritas. Że chcesz im pójść pomóc, skoro twoja rodzinna wioska. I połowę swojej muzyce. で一番強かっただから魔物と戦うのはいつも二人だったでも村のみんなは誰も魔物退治を手伝わなかったイオも手伝うって言ったのに置いてかれた。と二人きりで戦ってあっけなく死んだ。裏に頼ったらイオは弱くなる。強くならなきゃ生きられない。dosyć praktyczne myślenie。Może nawet nie praktyczne, ale cyniczne. Nie, Mofir, wcale tak nie myślisz. もう死なない。生きて家族を守る。家族と rodzina。あ、とし wspomniałem。
多分どこかに魔物の巣がある。魔物の巣行こうってこと？Jasne, że chcemy. Mogły połknąć jakieś złoto czy minerały. No dobra, i tak wiemy, że ostatecznie skończy się na ciapaniu również potworów. A na co najważniejsze, pomyślmy o tym, ile nam mogą za to zapłacić. Nie chcemy jej zmuszać, znaczy jego zmuszać do tego, ale i tak to zrobimy. Dobra, to się przyda. Dobra, przyszedł kotołak, który okazało się, że pochodzi z rodzinnej wioski Iora i zakupił bronię i zabrał do siebie. Potem Ior przyszedł i zapytał się, co ten gość tu robił. I okazało się, że jego wioska przeżywa okresowe wzmożoną aktywność potworów. Jego rodzice kiedyś zginęli broniąc z tej wioski przed potworami i teraz wioska nie ma się kim bronić za bardzo, dlatego pewnie przeszli po dodatkową broń. Tak, powiedział Ior, że opuścił potem wioskę po śmierci swoich rodziców, bo stwierdził, że wioska nie jest bezpieczna i że nie można polegać na ludziach w tej wiosce. A poza tym, tak, Avaros skomentował, że może powinniśmy pójść i pomóc tym kotołakom, skoro potrzebują naszej pomocy i bla 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 bla, w końcu chyba pójdziemy tam niedługo. Dobra, wiecie co? To jest brzydkie. Pobudujmy te trzy domki tak jak miałem pomysł. Nawet jeżeli to nam nie da konkretnie żadnego bonusu. I tak nie mogę patrzeć na to puste miejsce. Ale mam nadzieję, że to jednak daje bonus. Dobra, mam jeszcze parę wolnych miejsc. Mam jeszcze parę budynków, które musimy pobudować, jak na przykład łaźnie, czy tamte... Coś jeszcze było do pobudowania. Więc to na razie dla nich zachowamy miejsce. A, jeszcze tutaj mamy miejsce. Fajnie, jakbym mógł
dokończyć tą formację, ale chyba na razie nie. Dobra, coś się ważnego dzieje przy bramie, zobaczmy. Tranquil Hills. O, dobra, to już pamiętam. Marsteria to ten kraj aniołów. Czekaj, czy na pewno? Zobaczmy chwilkę. Terminologia. Mamy tutaj masterię. Seven Green Pillars. Red Fusion. Chyba nie ma nic o masterii. Okej. A jest właśnie coś o Mikszuana. Tak, jest, że szóstorangowy anioł z Marsterii. Więc tak, Marsteria to państwo aniołów. Gajdar Shokai? Wozonji deska. Karera wa sude ni Masteria ni tori ire. Wareware no torihiki o yukodori shi ajimete imasu. Wacław dalej knuje, jak wchodzić ludziom za skórę. Masteria to chukai o hiki ukeru to itte. Wareware no shouhin o yasuku kaitataite iru. Ciekawe, że Marsteria w ogóle handluje z Wacławem. Klasyczny gajdal. Dobra, czy możemy jakoś pomóc? Póki co jeszcze nie rywalizujemy bezpośrednio z gajdalem. Nie walczymy z nim bezpośrednio, ale prędzej czy później będziemy musieli to robić. Więc wszystko, co możemy zrobić, żeby uprzykrzyć mu życie, jest dla nas plusem.
なところまで顔を出してきてるんだね。Tak, Wacław ma chyba talent do sprawiania kłopotów innym ludziom. Dobra, dostaliśmy trzy rzeczy do zrobienia. Dobra, przyszła do nas pani z wiosce na północy nazywającej się Tranquil i wyjaśniła nam sytuację. Niedaleko wioski stacjonują wojska Królestwa Mistarry i te wojska zapotrują się w wiosce. I niestety przyszedł do wioski kupiec imieniem Wacław Gajdal i zaczął wyzyskiwać lokalne biznesy, raczej wysiudać ich. Sprzedawał towary po zaniżonej cenie i powoduje, że lokalne biznesy przy tym cierpią. Dostaliśmy zlecenie, żeby coś z tym zrobić. Mamy trzy rzeczy do wyprodukowania. Tak, Firefang chyba póki co jeszcze nie dostaniemy. Ale pozostałe dwa już możemy wyprodukować. Dobra. Bardzo ważna uwaga. Jest niezwykle ważne, żeby wypełnić ten quest. I zrobić te trzy rzeczy przed końcem rozdziału bodajże 5. Później wytłumaczę dlaczego, ale póki co zróbmy to co możemy. Przed końcem tego rozdziału chyba będziemy mogli również to zrobić. Ale tak jak mówiłem, jest niezwykle ważne, żeby to zrobić. Dobra. これはまた素晴らしい絨毯だな。いかにもマーステリアらしい色合いもいいではないか。Czy tak wygląda Mikszuana? Gdzie jest Mikszuana? W sumie tak, trochę czerwone, trochę bardziej takie karmazynowe. Nie, Kisnir, wyjdź stąd! Nie chcemy twojej pomocy w niczym. Na pewno masz dużo ważniejsze rzeczy do zrobienia niż pomagać nam. Straszne rzeczy by z tego wyszły. Które no nie. Magiczny drill. Jor zawsze jest szczery. Po co przyłazisz mi do warsztatu tylko po to, żeby narzekać, że coś nie jest ciekawe? Mm-hmm.
街の人は今どうしてるんだろう。ちゃんと安全なところにいるのかな。うんうんうん。Po prostu nie pójdziemy tam fortem. Ciekawe, jak bardzo skąpy Avaro był przed poznaniem Fii. O, teraz Lish-san, tak? A wcześniej to ty, Jiro, jak śmiałaś ukraść mojego męża? アバロがラウロソ行きを決めたのって、リシュさんに性的な意味で会いたいからではないよね。だってリシュさんの体ボンキュボンですごかったし、ああいう方がアバロも好きなのかなと思って。やっぱり。ありえない話じゃないよね。絶対に変わらない感情なんてないんだし、付き合ったり別れたりってその証拠だよ。Czyli jednak Fia jest zazdrosna, ha? O, tak, to z powodu twojej osobowości, Fia, nie masz się co... Nie masz się czego bać. Twoja osobowość jest niepodrabialna. Dobra. To jasne. Dobra, wybuchł znowu wulkan przy Lauruso. I Fia zaczęła się bardzo martwić, co się tam dzieje, i stwierdziła, że powinniśmy tam mimo wszystko pójść i zrobić porządek. Tak, Avaro w końcu przyznał, że tak, że mimo... Powinni dbać przede wszystkim o fortecę, ale mimo wszystko tak, pójdą tam i zobaczą, czy uda im się pomóc, bo Lish sama może coś tam nie ogarniać tej sytuacji. A poza tym Fia się zapytała, czy Avaro nie robi tylko tego, żeby zaliczyć Lish. Avaro powiedział, nie, to Fia, ja tak, mam do ciebie tylko uczucia z powodu na twoją osobowość. Dobra, nieważne. Zanim tam jednak pójdziemy, tak, gdybyśmy chcieli być roleplayowo, to musielibyśmy teraz spędzić jak najszybciej pomóc Lauruso, bo to wydaje się być wyższy priorytet fabularny. Na szczęście nic takiego nie jest potrzebne. Nie ma żadnego timera na tą pomoc Lauruso. Możemy zrobić to w dowolnej kolejności.
Skoro tak możemy, to najpierw zrobimy zadanie poboczne związane z wioską Iora. Ta sama dziura co wcześniej. O, antara wa. Omae no tsure datta no ka? Masaka koko ni modotte kuru to wa. Yes way. Tabemono motte kite kureta no ka? Arigatou, tasukaru yo. Tak, przynieśliśmy całą masę tuńczyków. おかえり。 相変わらず何もないところだけど、 ゆっくりしていき。 Zrelaksuj się w miejscu, w którym zginęli twoi rodzice. ただいま。 違う。村のみんなのおば。 ようこそいらっしゃった。 こんな寂れたところに客人が来るなんて久しぶりだ。わしは村をそうやっちょるもんです。フィアだよ。神様が来たから。 Dzięki, Fia, że się wypowiedziałaś. Brakowało nam czegoś żenującego w tym odcinku. Tak, mam nadzieję, że lubicie tuńczyki. これはよかったね。今回もどうにか生き残れそうだ。おば、先に言っておく。イオたちは戦わない。イエモフホピオル。ここに来たのは。 今日をみんなに見せるため、絶対に戦わない。もちろんだよ。客人にそんなこと頼むもんか。当然、イオルにもね。だったら、どうして二人には頼んだの？結局自分で戦うことになるなら、どうしてあの時は見捨てたんだ？ おい、俺たちは何も戦うことを放棄したわけじゃ。そうさな。イオルの言う通りだよ。村尾さん。あん時、わしらが二人に頼り切りになったのは事実だよ。そこを否定しても意味ないさ。村尾さん。 だけどよ。 이오르, お前さんには今何を置いても大切にしたい相手はおるかい? Tak, szykanie ludzi i warzyw. いる.
それでええと思うよ。大切なもんを守るために戦う。それができる場所が見つかったなら、ええことよ。あの子たちが守った場所は、住んでいるわしらが責任を持って何とかする。居場所を見つけたイオルの手を煩わせることはない。O ile nie jest stuprocentowo szczera, to chamsko podpuszcza Iora. Arigato. Dakedo, mo ita ho ga e. Koko ni itara, tsurai koto o omui dashichimasu. Mo konai. そうなるの。ほんに優しい子たちだったから。Właśnie, Ior, zasada odwróconego ninja. じゃあ二人はこの集落が好きだったの？戦いを全部押し付けられたんじゃなくて、自分からみんなを守ろうとしたの？なあ、飛び込んだよ。もちろんだ。誰が好き好んで集落の守りを押し付けるかよ。くそ。俺たちが魔物と戦っても怪我しないくらい強ければ二人は。無茶なことを言うもんではないよ。奴らに勝つのはわしらには難しいんだ。逃げて隠れるしかないんだよ。村尾さん、そうやって逃げ続けたから俺たちはだんだん数が減っていってるんじゃないか。まだなんとか戦える奴が残っているうちに決着をつけるしかないんだよ。強い。何せ体のデカさが違うんだ。もともとあの魔物、月を追う者と呼ばれてる巨人たちとは縄張りを争う間からだ。
重積の谷にはもともと食べられるものが少ない。Największa różnica pomiędzy gigantem a kotołakiem jest taka, że gigant może z łatwością zmiażdżyć kotołaka, a na odwrót nie. Kaczy attara koroshiai ni naru shi. Ore tachi wa yatsura yori gatai ga nai. Matomo ni tatakau no wa muzukashii n desu ne. Ah. Sore ni yatsura suu nen shuki de kazu ga fuete kyoubou ni naru jiki ga aru nda. Yatsura wa hara ga hettara yori misakai ga nakunaru. Shokuryou ga nakunattara ore tachi jūjin datte kuou to suru. A, mówicie, że macie jakichś gigantów, którzy pożerają ludzie, że ci giganci bywają, mogą być tytanicznych rozmiarów. Ciekawe. Może, nie wiem, mur wybudujcie. でもさ、二人だけでいつまでも守れるわけないよね。どうして少しずつでもみんなで強くなろうとしなかったんだろう。だってみんなで守れるようになった方が絶対いいよね。Skupię się, Fia。そういや二人は戦う前に今回で終わりだって言ってたぜ。どうしてかは言ってなかったけどな。任せろって笑ってた。なんでしょう。二人で魔物を全部倒し尽くすつもりだったんでしょうか。Fable Last Words。Wierzcie nam, sami sobie damy z tym radę。で話してはくれんかった。知っていたら危険を承知で挑む者が増えるからとな。Dobra, ile jeszcze będzie, dojdziemy do wniosku, że musimy pozabijać te giganty. Super, Ior, możemy już iść? Dłużej zajmuje tam rozmowa, niż zajmie nam je pozabijać, serio. Jeszcze sobie, nie wiem, ugotujesz jakąś, nie wiem... Szynkę z giganta, czy coś. そう思って戦ったけど、途中で失敗しちゃったんだよ。だから今度こそイオが。ねえイオル、どうして一人なの？どうして私たちに話してくれないの？どうしてイオルさん。
それは村の問題で、イオルはもうこの村から出て行ったんじゃないの？それはねえイオル、村を出て行ったイオルが手出ししていいなら私もいいよね。Da, możesz, Majki. Soda jo. Wataś tatte zettai issho ni iku mon ne. Minna de kono mura o mamoro jo. Wataś mo mochiron iku jo. Iol ni tayori ni shite hoshi. So omotte maho o migaite kita da mon. Iol no yaku ni tachitai. Iol no kokyou wo watashi ni mo mamorasete. Ohana znaczy rodzina, a w rodzinie idziemy razem mordować gigantów. Tylko jego rodzice nie mieli ze sobą armii Yuiki. To był ich problem. Sumane! Mata ore tachi wa mura o mamoru daiji na yakume o usutsukeru koto ni. Oba, mura no minna. Sentou ga tokui na Iyo tachi ni makasete. Makaseru yo. 一緒に戦えなくてすまないね。それがイオの役目。不甲斐ないぜ。頼むから絶対に生きて帰ってくれよ。Zacznijcie zbierać nagrodę。絶対に。Dobra, nagrodę, zapłatę, jak to chcecie。Dobra, o ile bardzo lubię większość rozmów w tej grze, to akurat była jedna ze słabszych, tak, ściągnęła się zdecydowanie za długo, tylko po to, żeby nam wyjaśnić, że Jor wrócił do wioski, przebaczył im wszystkim i teraz pójdziemy pozabijać giganty, które zagrażają tej wiosce. Tak, jak was interesują szczegóły, to jeszcze coś tam było, że jego rodzice się poświęcili, dlatego sami walczyli z potworami, bo stwierdzili, że jak sami będą walczyć, to będzie mniej ofiar w wiosce i bla 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 bla. I potem to było tak rozwałkowywane przez 10 minut. Dobra, mamy dwie miejscówki nowe do odwiedzenia, więc zrobimy je w następnych odcinkach. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!